555 tysięcy złotych dotacji miał zdaniem Łomżyńskiej prokuratury wyłudzić suwalski przedsiębiorca Mirosław Esz. Ponad rok temu akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do sądu. Kilkakrotnie wyznaczano termin rozpoczęcia procesu, ale wciąż coś stawało na przeszkodzie. We wtorek rozpoczęcie procesu. Ponownie odroczono. Na rozprawie wprawdzie stawili się zarówno oskarżyciele, jak i oskarżeni wraz z obrońcami, ale złożony przez obronę wniosek skutecznie wstrzymał proces. Obrona wniosła o ustalenie, czy jedna z osób oskarżonych może brać udział w procesie. Zdaniem obrony wątpliwości budzi jej stan zdrowia. Wniosek o wydanie opinii przez biegłych medyków sąd uwzględnił i w efekcie odroczył sprawę do 6 lutego. Biegli do tego, czasu mają wydać stosowną opinię. W tym dniu, o ile znowu nie pojawi się jakaś przeszkoda, odczytany zostanie akt oskarżenia. Kolejną rozprawę sąd zaplanował już na 13 lutego. W tym terminie zamierza przesłuchać aż 18 świadków, więc należy się spodziewać, że posiedzenie Potrwa kilka godzin. Kolejny wniosek obrony dotyczył wyłączenia jawności procesu. Tutaj jednak zarówno prokurator, jak i sąd odnieśli się do pomysłu negatywnie. Sprawa zatem będzie odbywała się w normalnym trybie. Na ławie oskarżonych, poza lokalnym przedsiębiorcą, zasiada również kierownik budowy jednego z obiektów należących do Mirosława Esz oraz pracownica biznesmena. Oboje mieli, zdaniem oskarżyciela, pomagać przedsiębiorcy w wyłudzeniu unijnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.